Cześć, mam na imię Michał i pracuję w Centrum Nauki i Techniki EC1, a Was witam w Domowym Centrum Nauki, jesteśmy w moim mieszkaniu. To są takie filmiki, które prezentują naprawdę bardzo proste doświadczenia, takie, które możecie wykonać samodzielnie albo ze swoimi opiekunami, ze swoim rodzeństwem, ze swoimi rodzicami. I wszystko, czego potrzeba, macie w swoich szufladach albo w biurkach, albo w kuchni, wszystko to na pewno znajdziecie. Niczego szczególnego do tego nam nie potrzeba, no bo wiadomo, że z domu nie bardzo możemy w tej chwili się ruszać. Dzisiaj opowiem Wam, słuchajcie, jak zrobić niewidzialną mapę. To się może wydawać kompletną głupotą, bo mapa powinna być jak najbardziej czytelna i jak najbardziej widoczna. No jak się wybieramy gdzieś na wycieczkę, to byłoby kompletnie głupie, gdybyśmy mieli taką mapę, która się składa z czystej białej kartki. Ale bywały takie mapy, to pewnie pamiętacie chociażby z przygód tego małego czarodzieja, które znikały, kiedy było trzeba. Harry Potter, wędrując przez korytarze Hogwartu, mógł sobie z taką mapą bezpiecznie się poruszać i widział, gdzie są jego przeciwnicy, a sam był pod peleryną niewidką i w związku z tym był dla nich niewidoczny, wiedział, gdzie oni są, a w chwili, kiedy stuknął różdżką, powiedział koniec psot, mapa znikała i wtedy właściwie był to tylko kawałek pergaminu. My oczywiście nie możemy się wybrać do Hogwartu po żadne składniki do sporządzenia takiej mapy, ani też do magii się nie będziemy uciekali. Tak naprawdę sięgniemy po rzeczy, które macie w domu, jak już mówiłem, i oto one. Jest to szklanka takiej ciepłej wody, zwykła kuchenna sól, ja sobie odmierzyłem w takim małym pojemniczku. Mam do tego taki pędzelek, który jak widzę niejedno przeszedł na lekcjach plastiki już. Mam również takie mieszadełko, ale może to być zwykła łyżeczka. Kredka. Ja używam nawet zwykłej kredki, można użyć też kredki świecowej albo kolorowej kredy. I oczywiście nasz pergamin, przepraszam, to jest zwykły papier z bloku rysunkowego. Na czym polega zabawa? Musimy sobie przygotować coś, co zniknie na tym kartonie. Więc zasada jest taka, że wsypujemy sporo tej soli prosto do szklanki z wodą. Troszkę skawaliło, więc trzeba jej pomóc. I mieszamy. Tak, żeby jak najwięcej tej soli zniknęło. O. Wystarczy odpowiednio wymieszać. Będzie to chwilkę trwało, żeby Was nie trzymać tutaj przy tej fascynującej czynności, kiedy tworzę tutaj solny wir. Przyznam się Wam, że stworzyłem sobie taki wcześniej i przygotowałem też. Muszę tutaj rozmieszać. Bardzo dużo soli już się osadziło w ogóle na ściankach tego naczynia, to też widać. O. Jak mamy to tak ładnie wymieszane, to właściwie wystarczy ten pędzelek nasz zanurzyć i powoli sobie na tym kartonie zaznaczać odpowiednie miejsca, w które na przykład chcemy dotrzeć. Pomyślałem sobie, że tak naprawdę taką mapę mogą sobie przygotować równie dobrze wasi rodzice, bo jak tak siedzimy w domach, to moim zdaniem jesteście w stanie znaleźć wszystkie słodycze, jakie rodzice mają zakamuflowane w mieszkaniach, a rodzice wymyślają coraz to nowe miejsca, gdzie je ukrywać. Wy je wszystkie odnajdujecie i po pewnym czasie nikt już nie wie, gdzie się schowały żelki, a gdzie czekolada. Wiem, bo u mnie w domu tak jest. Więc przydałby się taki plan, jak do czego trafić. Więc ja sobie taki plan już przygotowałem. Mam tutaj takiego dzielnego pirata, który potem będzie docierał na miejsce, gdzie jest ukryty odpowiedni skarb w postaci czekolady albo żelków. Plan jest gotowy i musimy to zostawić do wyschnięcia. Więc jak macie taki rysunek sporządzony, pamiętajcie, że to, co nanieśliście na karton, musi wyschnąć i spotkamy się oczywiście wtedy, kiedy to już będzie za nami. Do zobaczenia. Okej, no to spotykamy się, kiedy już nam wszystko powysychało i próbujemy wydobyć te kształty bardzo delikatnie, pocierając kredką w tych miejscach, gdzie... O, widzicie? Wszystko się powoli odsłania i to dokładnie tam, gdzie to było malowane pędzelkiem wcześniej. Czyli nasz tajny plan powolutku, dokładnie odsłania swoją tajemnicę, tak? Czyli za chwilkę będziemy mieli, no może nie wszystkie, ale większość tych rysunków, które zrobiliśmy naszą wodą.
Słuchajcie, to była przecież... O. Tylko woda, prawda? Tutaj były takie fale. Próbowałem tworzyć morze. Zatrzymałem się plastycznie na takim etapie, że takie linie tutaj, to jest morze. Na pewno poradzicie sobie z tymi rysunkami o niebo lepiej ode mnie. Moja rola tutaj, o, nawet widać te słowa, była zupełnie inna i chciałem wam pokazać, że można coś takiego w taki prosty sposób zrobić. Czyli nasz kapitan Roger może stąd udać się dotąd i dokładnie dzięki temu wie, jaką drogą podążać. No słuchajcie, oczywiście w Hogwarcie nie zdalibyśmy egzaminu nawet w pierwszej klasie, gdybyśmy takimi sztuczkami się posługiwali, bo zasada tego, co tutaj zobaczyliście, jest oczywiście bardzo prosta. Sól, jak nam się wydaje, rozpuszcza się w wodzie i jest właściwie w niej niemal niewidoczna, chyba że nasypiecie za dużo, tak jak ja to zrobiłem. Ale jeżeli będzie jej ciut mniej, no to oczywiście będzie to wyglądało niemal jak przezroczysta woda. Rzecz w tym, że kiedy ona wyparuje i ta kartka wyschnie, sól jednak osadzi się tam, gdzie została naniesiona pędzelkiem, czyli tam, gdzie malowaliście, tam nie będzie wody. Będzie po prostu szorstka sól. Trochę jak taki delikatny, bardzo ścierny papier. Jeżeli w tych miejscach zaczniecie delikatnie kolorować, to tak naprawdę kolorujecie po tej soli, zostaje wtedy taki ślad i dokładnie odtwarza tę linię, którą tutaj wcześniej pędzelkiem nanieśliście. Jeszcze zapomniałem o takim słoneczku, które tutaj tak pięknie mi wyszło. W związku z czym rzeczywiście nie mówimy o żadnych czarach, a o takim zwykłym zjawisku, które możecie czasami zaobserwować nad morzem, jeżeli woda jest słona, pełna różnych minerałów. Ta sól czasami się osadza, kiedy woda wyschnie i sól zostaje dokładnie w tym miejscu, gdzie wcześniej z wodą była umieszczona, tak jak na naszej mało czarodziejskiej, ale dość zabawnej karteczce. Podzielcie się z nami informacjami, jak wam poszły te doświadczenia, jak się bawiliście, co wam się podobało i czy chcielibyście to z nami kontynuować. A ja was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na dalsze filmiki z cyklu Domowe Centrum Nauki z moimi koleżankami i kolegami. Do zobaczenia i trzymajcie się zdrowo.